Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 220. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 131. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję, teraz i aż na wieki. W księdze Hioba, rozdziałach od 25 do 28 Bildat krótko podkreśla Bożą wszechmoc i ludzką małość. Hiob odpowiada, rozwijając tę myśl i podkreślając swoją niewinność, jednocześnie wyrażając zdumienie nad tajemnicą Bożej mądrości, która przewyższa ludzkie zrozumienie. Wówczas zabrał głos Bildat z szułach i rzekł z nim panowanie i groza, na niebie ustalił porządek. Kto zliczy jego zastępy? Nad kim nie wschodzi jego światło? Czy sprawiedliwy jest człowiek wobec Boga, a zrodzony z niewiasty, czy jest czysty? Jeśli niejasny jest księżyc i gwiazdy przed nim nieczyste, tym bardziej człowiek, ten czerw i syn człowieczy Robaczek. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł Ale pomogłeś choremu, wzmocniłeś ramię osłabłe Ale doradziłeś niemądremu i ujawniłeś pełnię swego rozumu Do kogo kierujesz te słowa? Czyj to duch wionie z ciebie? Dygocą cienie zmarłych poniżej wód i ich mieszkańców Szeol dla niego jest nagi Zagłada jest bez zasłony Biegun północny rozciąga nad pustką, na niczym ziemi nie zawiesza. Wody chmurami krępuje, nie pękną pod nimi obłoki. Zakrywa oblicze księżyca, rozciągając nad nim obłoki. Ponad wodami zakreślił granice, aż po kres światła z ciemnością. Słupy niebieskie się chwieją, drżące przed jego groźbą. Potęgą wzburzył Pramorze. Roztrzaskał Rahaba swą mocą, wichurą oczyszcza strop nieba i węża zbiega niszczy swą ręką. Oto są ślady dróg jego. Jak mało o Nim się słyszy, któż zdoła pojąć grom Jego mocy. Hiob jeszcze raz podjął swą myśl i rzekł: Na życie Boga, co nie dał mi prawa, na wszechmocnego, co poi goryczą. Dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie, usta moje nie wyrażą się podle, nie wyrwie się słowo podstępne. Daleko to ode mnie bym przyznał Wam słuszność. Dopóki żyję, nie ustąpię, że jestem niewinny, że strzegę prawości, a nie porzucam. Za moje dni nie potępia mnie serce. Mój wróg niech się winnym okaże, a mój przeciwnik występnym. W czym grzesznik ma ufać, gdy skończy, gdy Bóg zabierze mu duszę? Czy Bóg wysłucha jego wołania, gdy spadnie na niego nieszczęście? Czy może się cieszyć wszechmocnym przez cały dzień, wzywać Boga? Pouczam Was o Bożej mocy, nie taję myśli wszechmocnego. Wy już to wszystko widzicie, więc po co się w spory jałowe wikłacie? Taki to los grzesznika od Boga. Dolacie mięscy od wszechmocnego. Synowie się mnożą pod miecz, a jego potomstwo nie syci się chlebem. Pozostałych grzebie zaraza, a wdowy ich płakać nie będą. Niech sobie on srebro jak proch gromadzi, suknie upycha jak glinę. Niech zbiera, prawy je wdzieje, a srebro posiądzie niewinny. Zbudował dom z pajęczyny, jak szałas stawiany przez stróża. Bogacz zasypia, ale nie zgarnia. Otworzył oczy, nie ma niczego. Pędzi go strach niby powódź, po nocy wichura go ściga, wiatr wschodni go porywa, a on odchodzi, zabiera go z jego siedziby, unosi, nie mając litości, bo z ręki ujść mu nie może. Klaszcze się za nim w dłonie, gwizdze ze wszystkich stron. Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto. Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na mieć przetapiają, kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień w mroku najgłębszym. Chodniki wykopał lud obcy, ci, co nóg zapomnieli, chwieją się zawieszeni z dala od ludzi. Ziemie, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem jej kamień to złoża szafiru tam także złoty jest piasek drapieżny ptak nie zna tam ścieżki nie widzi jej oko sokoła nie dojdzie tam dumne zwierzę nawet i lew tam nie dotrze by wyciągnąć ręce po krzemień do gruntu przewraca się góry w skałach siekuje chodniki a oko widzi wszelką kosztowność Źródła rzek się tamuje, by to, co tam ukryte, wydobyć na światło. A gdzie znaleźć mądrość? I gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w Ziemi żyjących. Odchłań mówi: Nie we mnie, nie u mnie, mówi morze. Za czyste złoto jej się nie wymienia, zapłaty za nią nie waży się w srebrze. Nie zrównoważy jej złoto z ofiru, ani rzadki onyks, czy szafir. Złoto i szkło jej nierówne, nie wymienisz jej na złote naczynie. Niewarte wspomnienia kryształ ani koral. Perły przewyższa posiadanie mądrości. Złocisty topas skórz nie da się z nią zestawić. Czyste złoto nie dorówna jej wagą. Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Zakryta dla oczu wszystkich, co żyją, i ptakom podniebnym nieznana. Zagłada i śmierć oświadczają, Do naszych uszu doszedł odgłos jej sławy. Droga tam Bogu wiadoma. On tylko zna jej siedzibę. On krańce ziemi przenika, bo widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy wagę wiatru ustalał, wodą miarę określał, Wyznaczał prawo deszczowi i drogę błyskawicy gromów, wtedy ją widział i zmierzył. W ten czas ją zbadał dokładnie. A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża zaiste mądrością, roztropnością zaś zła unikanie. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 1 do 24. Opisuje misję 72 uczniów Jezusa, którzy są posłani, by głosić Królestwo Boże i uzdrawiać. Jezus wyraża radość z powodu duchowych sukcesów i objawia, że to, co ukryte przed mądrymi, zostaje odsłonięte małym i prostym. To fragment, który przypomina, że każdy z nas jest powołany do dzielenia się Bożym przesłaniem i że prawdziwa radość tkwi w odkrywaniu i realizowaniu Bożych planów w naszym życiu Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „ Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Biada tobie Korozain, biada tobie Bet-Sajdo. bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.